Witajcie moi kochani, pozdrawiam Cię Bartoszu i Twój kanał Świat Linuxa i wszystkich użytkowników systemu Linux, systemu Windows i ogólnie wszystkich użytkowników serwisu YouTube. Pozdrawiam Was serdecznie, a dzisiaj chcę opowiedzieć o tym, jak ja zaczynałem z systemem GNU Linux Ubuntu. Ubuntu, moje kochane Ubuntu. Słuchajcie, chodzi o to, że ja o Ubuntu to już w 2008 roku słyszałem, ale po prostu bałem się tego używać, bo tam kurde ludzie pisali, że tam ze sterownikami problemy i takie inne rzeczy się działy. Kropka. I tutaj spoiler. Zaraz ktoś się dopierdoli. A słuchaj, ale Bartosz robił vlog z rana, to ty też pewno robisz, bo chcesz się popisać, jak to ty Linuxa używasz i chcesz sobie widzów nałapać. Nie. A to chcesz sobie subskrybentów połapać, że kim ty tu jesteś, jesteś nikim i tak dalej. Każdy ci to powie. A to każdy ma prawo to powiedzieć, nawet w komentarzach przecież. Powiem tak, każdy ma prawo napisać pismo do YouTube'a o usunięcie mojego kanału. Każdy ma do tego prawo. Tylko jest jedno ale. Żeby usunąć mój kanał, to osoba, która wystosuje takie pismo, musi mieć jakiś powód. Nie możecie sobie tak, bo ja nie chcę, żeby on istniał i usuń jego kanał i będzie fajnie. No właśnie nie. Musicie podać jakiś bardzo poważny powód. A bo on używa Linuxa, to weźcie go wywalcie. To nie jest właśnie powód. Jedziemy dalej. No. I po prostu czytałem dużo o Linuxie, uczyłem się o Linuxie, czytałem dużo książek, czasopism. Ogólnie anglojęzycznych przez tłumacza, ale wiecie jak to jest. No. I ogólnie od 2016 roku odważyłem się, miałem taki stary laptop jeszcze z czasów szkoły zawodowej. Odważyłem się zainstalować na nim system GNU Linux i to był, poczekajcie, to był już Wam powiem Ubuntu 32-bitowe. Działało fajnie, wszystko chodziło, nie było z niczym w ogóle problemu. Ale ja chciałem na razie, wiecie, potestować to i tak dalej. Potem był jakiś film się pojawił u mnie na kanale na YouTubie. Kanał istnieje od 2016 roku. Miałem wcześniej kanał poświęcony też tematyce Linuxa. Tylko słuchajcie, były afera z aktami, akta 2 i tak dalej. Ja też tam mówiłem różne rzeczy, które, no powiem szczerze, niektóre służby to mogłyby dobrze podciągnąć pod paragrafy, kartoteki i tak dalej. Mógłbym mieć z tego tytułu problemy prawne, więc może i lepiej, że tamten kanał usunąłem, bo i tam też pokazywałem pewne rzeczy, które... No na przykład jak pokazałem procesor, którego w ogóle nie było na rynku, a miał wejść dopiero za 2 lata, to to skąd ty tego wziąłeś? No właśnie. Może i dobrze, że tamten kanał usunąłem. Ale teraz wracamy do teraźniejszości. No i o to chodzi, że słuchajcie, no testowałem, ale ja ogólnie zaplanowałem zbudować superkomputer. Co, czym jest superkomputer? Superkomputer to komputer przewyższający możliwościami sprzętowymi, software'owymi i obliczeniowymi tradycyjne komputery. I to nie jest, że superkomputer to jakiś tam, wiecie, bo jest ogólnie klasyfikacja superkomputerów. Są superkomputery typu HPE i są superkomputery na przykład takie jak są w ICM-ie, w Google Data Center, w Microsoftie i tak dalej. Są superkomputery Cray 2. No. Mój superkomputer to ja zaliczam do klasy domowych superkomputerów. Tak naprawdę każdy z Was ma superkomputer w domu. Wystarczy, żebyście przestali na nim grać. To jego moc obliczeniowa czasem przewyższa 50-krotnie moc przeciętnego laptopa. No. Mój superkomputer, ale to jest tylko moje szacowanie,
Ma moc obliczeniową na poziomie, tak powiem szczerze, od 20 do 40 teraflopów. To jest bardzo dużo. Z czego tylko moja karta graficzna RX 580 z pamięcią 8 GB ma 6,9 teraflopów. Nie, to nie jest wywyższanie się, bo ja, zobaczcie kim ja jestem, to macie mnie szanować i mi dywan czerwony. Nie. Ja się ponad nikogo nie wywyższam. Ja tylko opowiadam, jak ja doszedłem do tego, co ja zrobiłem, żeby dojść. I posłuchajcie. Na początku, jak złożyłem ten komputer w 2020 roku, to on był na Windowsie. On był na Windowsie 10, tylko zauważyłem dziwną tendencję, że zaczęły się pojawiać problemy. Zaczęły pojawiać się blue screeny i inne takie dziwne rzeczy. To powiem wam szczerze, zaczęło mnie to wnerwiać. Najwięcej problemów to miałem ze sterownikami AMD do Windowsa. Bo słuchajcie, sterownik graficzny Microsoftu gryzł się ze sterownikiem oprogramowania Radeon Adrenalin i po prostu one się gryzły ze sobą i nawet ja pisałem do Microsoftu, pisałem do AMD. Jedni i drudzy mieli centralnie wyjebane i tyle. I mają pewno do tej pory na innych użytkowników. Jeżeli ktoś ma ten sam problem, że czasem po prostu kartę wywala wam błąd i wywala wam informacje w oprogramowaniu Radeon Adrenalin, że dany ten został zamknięty, ponieważ karta wychwyciła ten błąd czy coś tam, no to niech napisze pod komentarzem, ile razy coś takiego na Windowsie miał. I słuchajcie, odkąd przeszedłem na Linuxa, problemy z grafiką się tak naprawdę skończyły. Nawet kupiłem drugą kartę graficzną Radeon Pro W6400, 4 GB DDR6. Tak, to jest karta dla profesjonalistów, filmowców. To jest karta do obliczeń skomplikowanych grafik 3D, modeli i tak dalej. A ona z moją kartą RX 580 sobie w Linuxie bardzo dobrze chodzi. I ta karta druga graficzna posiada architekturę RDNA 2 i ona bardzo sobie fajnie radzi w systemie Linux, jest wsparcie, są sterowniki, używam Ubuntu 64-bitowego i powiem szczerze, że zostanę na tej dystrybucji, bo przerobiłem już praktycznie każdą dystrybucję Linuxa. Ale ta jest najbardziej prosta. Tu są proste zakładki w tym systemie. Jest to, jest tamto. Ja wiem, gdzie ja się poruszam. Nie mam z niczym problemu. Sobie w konsoli tam wklepię update i tak dalej. Update jest update i tak dalej. Wszystko fajnie chodzi. Nie mam z niczym problemu. Dyski też są fajnie widoczne. No i powiem szczerze, nie zamierzam wrócić na Windowsa, bo po prostu... To nie jest o to, że nie chcę, nie umiem, ale powiem wam szczerze, że nie chcę wracać na Windowsa, bo ile stresu ja miałem z tym różnymi problemami, które tam występowały, to naprawdę powiem wam szczerze, że nie chce mi się. Ja już wolę środowisko GNU Linuxa, wolę sobie tutaj siedzieć, dłubać, czasem wrzucać wam na karcie społeczności, na swoim kanale zdjęcia, jak co się u mnie dzieje i czasem jakiś film nagrać z telefonu albo z komputera, co się dzieje, co robię i tak dalej, że u mnie Linux to nie jest temat tabu, to nie jest ten, ja dużo opowiadam o Linuxie, opowiadam jak nawet sprawdzam stan, kondycję dysków twardych, jakie formatuję, przecież te filmy są u mnie na kanale, jest wiele filmów, które po prostu są poradnikami, co zrobić, gdy coś się stanie, jak zrobić update pakietów, jak zrobić to, jak zrobić tamto. Tylko po prostu niektórzy muszą słuchać, bardzo dobrze słuchać podczas oglądania, a nie jak ludzie ode mnie z pracy wyświetlać sobie te filmy podczas popijawy wódki z jakiegoś sklepu z nazwą
która się kojarzy z, nie wiem, z detergentami do czyszczenia kibli. No. Bo większość ludzi u mnie w pracy to ogląda moje filmy tylko do zabicia mordy byle jaką berbeluchą i rycia się do tych filmów. Ich sprawa, nie chcą się uczyć, to niech potem nie pierdzielą, że Linux jest dla ludzi z żółtymi papierami, że Linuxa używają tylko ludzie niepełnosprawni psychicznie, umysłowo, fizycznie, że Linux powstał dla debili, bo tak twierdzą niektórzy, że Linux powstał dla debili, Linuxa używają debile. No dobra, to ja się powiem szczerze, mówię, to jestem debilem, skoro go używam, ale jestem szczęśliwym debilem. Bo może jestem debilem, ale kurwa używam systemu, który kurde jest zajebisty, a nie jakiegoś systemu, który wymyślił jakiś tam pan Bill na G, który wyciągnął sobie ten kod źródłowy Commodora ze śmietnika, no bo kurde nie umiał sam napisać systemu. Obejrzyjcie sobie na Netflixie czy ogólnie historię Billa Gatesa i jak zaczął z Windowsem, bo początkowe ileś tam minut to jest bajka, jak to jak pokazali, jak on w tym śmietniku grzebał, żeby ten kod wyciągnąć źródłowy, to myślałem, że się wyłożę ze śmiechu. Czy tam nie Commodore, tylko Atari chyba to było wtedy. No. No ale to też. Powiem wam szczerze, że ja nie lubię Windowsa ogólnie, dlatego że on jest bardzo skomplikowany. Tam jest miliard, pierdyliard, kurna mać rzeczy, które tak naprawdę można by usunąć, zautomatyzować i po prostu tyle, żeby użytkownik tylko używał systemu i nie musiał się martwić o pewne rzeczy. A tutaj w Linuxie jest to właśnie zrobione, że wiele rzeczy jest zautomatyzowanych, tak naprawdę nie musicie praktycznie nic robić. A to, że czasem sobie wejdziecie w konsolę, wklepiecie sudo apt-update, upgrade, autoclean do wyczyszczenia pakietów poinstalacyjnych i tak dalej, to jest kurde, to jest miodzio. No, pozdrawiam tych ludzi ode mnie z pracy, którzy gadają, że Linux jest dla debili, ludzi z żółtymi papierami. Bo wy nie wiecie, co wy tracicie. I tak, Linux jest w Polsce tematem tabu. Napisałem to do Bartosza, że ludzie boją się tego, czego nie znają. Bo to jest prawdą. Bo to jest prawdą, ludzie się boją tego, co nie znają. Ja też napisałem Bartoszowi, ja miałem strach, ja miałem panikę, co będzie, jak się coś zwali, co ja wtedy zrobię. Ale powiem wam szczerze, że teraz to ja nie boję się. Ja na każdym sprzęcie, które kupię, czy na przykład Intel Nook, na przykład Intel Nook Dragon Cyan, to też sobie zainstaluję zamiast Windowsa, Linuxa postawię. Uuu, to powiem wam szczerze, to mnie ludzie kurde zjedzą momentalnie. Wiecie dlaczego? Ty, bo ty spierdoliłeś Intel Nooka zamiast Windowsa dałeś tam Linuxa. Ty pomiocie szatański. A co, nie mogę? Mogę. Mam do tego prawo. No. A że komputer kosztuje prawie 4000, to na mnie tam nie jest problem. Sobie wiecie co. Bodajże nawet wziąłbym sobie go na ratę, ale tylko po to, żeby upokorzyć niektórych ludzi na polskim YouTubie, że wziął się, znalazł jakiś chłopek roztropiek z jakiejś wioski w Polsce, który... Czekaj, co on zrobił? Ty, on wsadził tam Linuxa! No właśnie. Słuchajcie, nie wszędzie, nie na wszystkim musi być tylko Windows. Poczytajcie sobie, że w pralkach, w różnym sprzęcie Linux występuje. W telewizorach, w niektórych, tych najtańszych macie zamiast Android TV macie Linuxa. A jaką wersję? Nie jest to żadne, jak tu jeden ode mnie w pracy mówi oprogramowanie, jak on to powiedział? Oprogramowanie firmowe, że to jest system operacyjny przeznaczony tylko do tych urządzeń i tyle. Żaden Linux, on nie ma Linuxa. Jak mu powiedziałem, że Android bazuje na Linuxie i pokazałem mu to na piśmie, to on powiedział, że to napisali ludzie z żółtymi papierami. On w to nigdy nie uwierzy. No to nie wierz sobie, człowieku.
Ja ci nie każę w to wierzyć, tylko pokazuję ci, że Linux występuje w wielu sprzętach. No. A że ty sobie w to nie wierzysz. Mam problemy z takimi ludźmi, ja jestem w pracy po prostu z tego tytułu poniżany, bo po prostu ci ludzie naśmiewają się ze mnie, że ja używam Linuxa, że Linux jest dla idiotów. No, może jestem idiotą, bo używam Linuxa, ale kurde, tego co ja się nauczyłem w przeciągu tych x lat, co go używam, to powiem szczerze, nie zamieniłbym tego na nic innego. Jakby mi dawali kontener pieniędzy i 8 iPhone'ów tylko po to, żebym przeszedł na Windowsa, to polałbym to wszystko paliwem i podpalił w cholerę. Nigdy nie wrócę na Windowsa. A jeżeli miałbym mieć komputer z Windowsem, to chyba tylko po to, żeby robić lepsze filmy. Bo bądźmy szczerzy, pewne zastrzeżone technologie działają tylko na Windowsie. Wiecie, o jakich technologiach w niektórych kartach graficznych mówię. Okej, trzymajcie się, będzie jeszcze pewnie nie jeden film tego typu, ale to na razie było tyle. Miłego dnia, trzymajcie się. I pozdrawiam wszystkich użytkowników systemu Linux, albo inaczej GNU Linux.